dzięki dwóm siatkarzom, którym bardzo dziękuję, Karolowi Kłosowi i Andrzejowi Wronie, którzy bardzo wydatnie się przyczynili do tego, żeby ten pułap osiągnąć. Trzeba było się ogolić na łyso, więc włosy straciłem wszystkie. Wszystkie. Nawet jeden z moich zawodników brał maszynkę, pianka i golenie do na łyso. Widzicie, moje szybko odrosły. Cześć, nazywam się Kuba Bednaruk, jestem trenerem Politechniki Warszawskiej, zespołu siatkówki. Przyszedłem do Was z Walking Challenge namówić Was przede wszystkim do tego, żebyście wykorzystywali własne włosy, które pójdą dla dzieciaków na peruki, dla dzieciaków z Fundacji Herosi. A dzisiaj przygotuję dla Was kaszkę kukurydzianą z musem truskawkowym, coś naprawdę pysznego, idealnego na tę porę roku. Zapraszam. Co dzisiaj zrobimy? Długo się nad tym zastanawiałem, ale ponieważ mamy czerwiec, mamy piękne polskie truskawki, szybki deserek, który będzie, powinien, nie wiem czy będzie, powinien dobrze wyglądać i przede wszystkim dobrze smakować. Miałem takiej długości włosy, gdzieś takiej. Postanowiłem przeprowadzić akcję charytatywną. Kibice siatkówki namawiani byli przeze mnie na to, żeby zbierać pieniądze. I w zależności od tego, ile zbierzemy, tyle tych włosów obetniemy. A dzięki temu z tych moich włosów powstała piękna peruka, którą później dzieciaki z onkologii mogły wykorzystać. Sam byłem świadkiem, kiedy taka dwójka dzieciaków odbierała te peruki i powiem Wam, że jest to fantastyczne uczucie, więc dlatego Wam bardzo, bardzo, bardzo Was namawiam do tego. Jest to, o co nam chodziło, czyli mleko nam, kaszka nam zagęściła mleko. Tak, odłożyliśmy sobie dwie truskawki, a resztę zmiksujemy z cukrem i przydałaby mi się mięta do tego. Ekipa, jest mięta? Czy jest mięta na sali? Cześć! Cześć Daria, przychodziłaś... Tak, akurat przychodziłam i przyniosłam mięta. Zupełnie przypadkowo byłaś obok... Mięto, przedstawiam Wam Darię z Herosu. Dzień dobry. Która powie Wam o całej fundacji. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która już od ponad 9 lat pomaga dzieciom z nowotworem kości. Głównie to zbieramy pieniądze na zakup sprzętu medycznego. Udało nam się zebrać przez te lata bardzo sporą sumę i dobrze wyposażyć szpital. No i staramy się naszym podopiecznym umilić te chwile w chorobie. O, i też robimy peruki, tak. Nasze potrawy już są gotowe, jak widzicie, kolorowe, z żółtego jeszcze nie widać, ale jak zaczniemy jeść, to będzie żółty widać. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję, że mogłem z Wami się tutaj chwilę poprzebywać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę więcej o naszej fundacji i zachęcam do zapuszczania włosów na peruki dla podopiecznych Fundacji Herosi. A ja do następnych programów nominuję dwóch facetów, którzy w naszej akcji obcinają moich włosów. Bardzo, bardzo mocno się przyczynili, bo płacili naprawdę sporą kwotę pieniędzy. Andrzej Wrona, Karol Kłos, dwóch chłopaków z Warszawy. Zapraszam Was serdecznie tutaj do gotowania. Nie jesteście w stanie zrobić nic takiego dobrego jak my, ale możecie się postarać. No, no dobra, nie chcę. Jeszcze nie próbowaliśmy nawet, to zobaczymy. Nie, ale ma być dobre. Nie, dobre.